This month the subject is our spiritual relationship with God. W tym miesiącu temat jest duchowa obecność, bliskość z Bogiem. And I have to tell you, originally I was supposed to preach a few weeks ago. Oryginalnie ja miałam mieć kazanie parę tygodni wcześniej. But this sermon has been on my heart for a while. Ale to kazanie było w moim sercu przez jakiś czas już. And when Marius changed me around to this Sabbath, kiedy Mariusz zmienił mnie na ten sabat, na tę sobotę, I said, okay, God, I hear you. Okay, powiedziałem, Boże, słyszę Cię. And through my fault, maybe it's not as complete as I would like. Z mojego powodu nie jest może to tak pełne, jak powinno być. But I think very often in church, we do the basics of Christian life. Ale wydaje mi się, bardzo często w kościele mówimy o takich podstawowych elementach naszej wiary w kościele. We want to reach everyone who's in the church. My chcemy pozyskać wszystkich, którzy są na zewnątrz. But this sermon is supposing that you are in the walk with God. Ale to kazanie zakłada, że wy chodzicie z Bogiem. And looking at you, I think you are. I patrząc na was, wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest. Let's look at the first text. It's in Matthew. I'm looking at John 4. Sorry, Mariusz. I gave you the wrong text. John 4. Spójrzmy na pierwszy tekst, który dzisiejszego kazania. To będzie Ewangelia Jana, 4 rozdział. And that's verse 13. I werset 13. Remember, this is the story about the Samaritan woman. Pamiętajcie, to jest historia o tej Samarytance. This was a woman who had been looking for love in all the wrong places. Była to kobieta, która szukała miłości we wszystkich miejscach, które nie były właściwe. And one day she meets Jesus. I któregoś dnia spotyka Jezusa. And she finally finds the source of all love. I wreszcie odnajduje źródło miłości. And Jesus is offering her the living water. Jezus jej ofiaruje żywą wodę. And he says, mówi, in the end of this section in verse 14, i pod koniec 14 wersetu, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. A woda, którą ja ci dam, stanie się źródłem wody żywej, która będzie wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Just think about this image for a minute. Pomyślcie o tym obrazie przez momencik. Today we have kind of an oppressive, muggy weather. Dzisiaj mamy taką ciężką, lepiącą pogodę. Imagine being really, really thirsty. Wyobraźcie sobie, że jesteście bardzo, bardzo spragnieni. You feel like your tongue is sticking to the top of your mouth. Czujecie, że język przykleja się do podniebienia. And you just want a drink of water. I chcecie odrobinę wody napić się. You try to swallow. Próbujecie przełknąć. But you just need water. Ale wy potrzebujecie troszeczkę wody. And there it is. I oto jest woda. Clear and beautiful. Czysta i piękna. And imagine Jesus is using this image of thirst. And the quenching of thirst. I wyobraźcie sobie, Jezus używa właśnie tego obrazu pragnienia i zaspokojenia pragnienia. But Jesus gives the picture another facet. A Jezus pokazuje to, daje to ten obraz i pokazuje wiele poziomów. He's saying, I will be a spring of living water that never ends inside of you. Ja będę źródłem żywej wody, która będzie wiecznie wypływać, która nigdy się nie skończy. And I think this is what a relationship with Christ is about. I to jest właśnie to, czym ta społeczność z Bogiem, na czym się opiera ta społeczność z Bogiem. The well that never runs dry. Źródło, które nigdy nie będzie puste, które nigdy nie wyschnie. I have often felt that I was failing as a Christian. Czasami wydawało mi się, że upadam jako chrześcijanka. I don't pray enough. Ja nie modlę się wystarczająco dużo. I don't read the Bible enough. Ja nie czytam Biblii wystarczająco często. And I want to have this longing for God. Ja chcę, pragnę tej społeczności z Bogiem. If you look at the Beatitudes in Matthew 5. Kiedy patrzycie na to kazanie w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale.
It talks in Matthew 5 verse 6. I w Mateuszu 5 rozdziale w 6 wersecie. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Czytamy: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. And I want to have this hunger and thirst for Jesus. I ja chcę łaknąć i pragnąć właśnie tej sprawiedliwości, pragnąć Jezusa. That makes me go to the eternal well day after day. Która pozwoli mi, że będę przychodziła do tego źródła, które nigdy nie wysycha z dnia na dzień. And then I thought, but haven't I grown in my Christian life? I ja wtedy myślałam, czyż nie wzrosłam w moim życiu chrześcijańskim? And I realized that there is some difference since I got baptized at the age of 14. I zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście jest pewnego rodzaju różnica pomiędzy od czasu, kiedy zostałam ochrzczona. Take a moment to think about your own Christian walk with God. Zastanówcie się chwileczkę nad własnym swoim życiem, nad własnym swoim spacerem z Bogiem. Think about the mileposts in your life with Jesus. Myślcie o tych znaczących elementach, które wydarzyły się w waszym życiu w tym kontakcie z Bogiem. The times when Jesus has been carrying you. Czas, kiedy Jezus was niósł. Or the times when you discovered something new about God. Był to czas, kiedy odkryliście coś nowego o Bogu. This is something I want you to keep in your mind today. Jest coś, co chciałbym, żebyście pamiętali dzisiaj. This quarter we're looking at the fruits of the Spirit in our Bible study. W lekcjach biblijnych podczas tych trzech miesięcy studiujemy owoce Ducha Świętego. I don't know how the fruits are maturing in your life. Ja nie wiem, jak te owoce dojrzewają w waszym życiu. Sometimes certain experiences or our own personality make it easy to have some fruits. Czasami nasze doświadczenia, także tym kim jesteśmy, pozwalają nam bardziej doświadczyć owoców ducha. But other fruits, God has to do a lot of pruning to grow in us. Ale inne z kolei owoce, Bóg musi być ogrodnikiem, który obcina wiele gałęzi, żeby pewne owoce w naszym życiu się pokazały. And those experiences can hurt. I te doświadczenia bardzo często bolą. Sometimes I'm scared to ask God to teach me certain things. Czasami boję się poprosić Boga o to, żeby mnie uczył czegoś. But I know that He will carry me through. Bo ja wiem, ale wiem, że Bóg będzie mnie niósł przez te doświadczenia i pomagał w życiu. In Galatians 5:22 we have the list of the fruits. W liście do Galacjan mamy owoce ducha opisane. And we're not going to study them again. I don't worry. Nie będziemy tego studiować jeszcze raz, nie musicie się obawiać. But I just wanted to point out something to you. There are 9 gifts. Ale chciałbym zwrócić uwagę na coś. Jest 9 owoców. So if you divide it into 3 sections. I możemy je podzielić na 3 sekcje. The first one, 3 are love, joy and peace. Pierwsze 3 to jest miłość, radość i pokój. Those are emotions, right? They connect with our inner being. Są to emocje, które są połączone po prostu z tym, kim jesteśmy, z naszym wnętrzem. Do you have this peace at the bottom of your soul that's carrying you through your life? Gdzie macie pokój w waszej duszy, która po prostu pomaga wam przejść przez życie? Or peace when things get tough. Pokój, który pomaga nam, kiedy ciężkie rzeczy mają miejsce w naszym These życiu. Are the inward, fruits. Są to elementy, które odnoszą się, czy owoce, które odnoszą się do nas samych, do naszego wnętrza. The next 3, patience, kindness and goodness. Następne 3, cierpliwość, uprzejmość i dobroć. They are about how we treat other people. They're outward. Są to owoce, które zwracają się na zewnątrz. To jest to, w jaki sposób my traktujemy innych ludzi. I to jest oczywiste, że jeżeli jesteśmy uprzejmi i dobrzy w stosunku do innych. And the last 3, faithfulness, gentleness and self-control. I ostatnie 3, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. They show how we belong and listen to God. One pokazują, jak my należymy do Boga, jak my słuchamy Boga. In the relationship with Him, do we listen to Him? W połączeniu właśnie z Bogiem, czy my słuchamy Jego? I'm telling you this because I think that a spiritual life is not only about the inner relationship with God.
Mówię o tym dlatego, że nasze duchowe życie jest właśnie powiązane z tym naszą wewnętrznym podejściem do Boga. We don't believe in being hermits who sit on a pole in the desert, isolating ourselves from people. My nie wierzymy, że jesteśmy pustelnikami, którzy są odłączeni od innych ludzi i siedzą gdzieś tam na pustyni. But we show what's in our hearts with how we treat each other. Ale my pokazujemy, w jaki sposób jaki kontakt mamy z Bogiem i w jaki sposób traktujemy innych. Now, I want us to get a little bit practical. Chciałabym, żebyśmy teraz stali się troszeczkę praktyczni. Often I feel that in sermons we tell people that they should do this or that or be in a certain way to be a good Christian. Czasami podczas kazań mówimy ludziom o tym, że powinniście być tacy czy inni. But not often how. Ale nieczęsto mówimy o tym, jak być innym. So we're going to look at that today. Tak więc dzisiaj będziemy patrzeć właśnie na ten element. There's a book called Celebration of Discipline. Jest book, która się nazywa Praktykowanie darów duchowych, czy praktykowanie dyscypliny. By Richard Foster. To jest Celebration of Discipline, napisana przez Richard Foster. And in it he talks about some of the inward disciplines. I on mówi o tym, koncentruje się bardzo dużo na tym, jak możemy mieć te wewnętrzne elementy rozwinięte. And those are the ones we're going to look at today. To są właśnie te elementy, na które będziemy patrzeć dzisiaj. The first one is Christian meditation. Pierwsza to jest chrześcijańska medytacja. I hope you don't freak out at the word meditation. Mam nadzieję, że nie przestraszycie się tego słowa medytacja. But it's not only the Eastern religions that have that to themselves. Ale nie są to tylko wschodnie religie, które mają tą praktykę. Because Christian meditation is focused on God. Ponieważ chrześcijańska medytacja ukierunkowana jest na Bogu. So basically that's the ability to hear God's voice and obey his word. Jest to możliwość słyszenia Boga i po prostu wypełniania tego, co on nam mówi. And this has really blessed my life when I have done it. I to jest coś, co naprawdę błogosławiło moje życie, kiedy ja to zrobiłam. But in order to meditate on God. Ale żeby medytować o Bogu. You need to really take time to listen to him. Ty musisz naprawdę wziąć sporo czasu, żeby słuchać Boga. Be in a comfortable position physically. Być w komfortowej pozycji fizycznie. Make sure you can find a quiet place. Upewnić się, że to będzie ciche miejsce. We are surrounded by so much noise and distractions these days. Jesteśmy otoczeni przez tyle różnego rodzaju dźwięków i hałasów w tych czasach. It's hard for God's voice to get through. Jest ciężko, aby głos Boży dotarł do nas. Turn off your cell phone. Wyłącz swój telefon. Don't sit in front of your computer and do this. Nie siedź przed swoim komputerem i nie rób tego właśnie w tym miejscu. If you can, have a special place where you go to meditate on God. Jeżeli możesz, wyznacz sobie specjalne miejsce, gdzie będziesz właśnie to robił. This becomes a very special place then in your home for you. Staje się to właśnie szczególnym miejscem w twoim domu. You can focus on the Bible when you meditate. Możesz zwrócić uwagę i szczególnie myśleć o Biblii, kiedy medytujesz. But don't rush. Ale nie rób tego bardzo szybko. Take verse by verse. Nie śpiesz się, czytaj werset po wersecie. If you do this, for example, with the New Testament, jeżeli zrobisz to na przykład z Nowym Testamentem, you can make the Bible almost autobiographical for yourself. Możesz niemalże zrobić to, Biblia stanie się autobiografią twoją. Imagine that you are the publican praying with a bowed head in the sanctuary. Wyobraź sobie, że to ty jesteś tym właśnie celnikiem, który modli się w świątyni. Imagine what he feels. Wyobraź sobie, co on czuje. Or imagine that you are the scared disciple with Jesus on the boat. Albo wyobraź sobie, że jesteś tym przestraszonym apostołem, który jest w łodzi. Feel the storm, the salt spray or the spray of water in your face. Czuj tą burzę, kiedy słona woda wpada ci do oczu. Feel the movement of the boat on the big waves. Czuj to poruszanie się łodzi. Feel your hand gripping the rough wooden sides of the boat. Czuj twoje ręce, które zaciskają się, kiedy dotykają szorstkiej łodzi. And then the peace. I pokój.
The calm when Jesus has stilled the storm. Ten pokój, który pojawia się, kiedy Jezus uciszył burzę. This is something we can do with the stories of the Bible to really get into them and feel the presence of Jesus. Jest wiele rzeczy, które możemy uczynić z historiami biblijnymi i odczuwać obecność Jezusa. Something else you can do is palms up, palms down. Jest coś jeszcze, co możemy zrobić. Ręce do góry, ręce na dół. It's a special kind of meditation and prayer. Jest to szczególny rodzaj medytacji i modlitwy. Sit comfortably on a chair, for example. Siedząc wygodnie na krześle na przykład. Or kneeling, if you prefer. Albo klęcząc, jeżeli wolicie. And put your palms down first. I kiedy możecie położyć swoje ręce po prostu naturalnie na dół. Z dłoniami na dół. And give the burdens in your heart to God. I oddajcie swoje cierpienia i swoje wyzwania Bogu. Maybe it's anger with someone. Może będzie to jakaś złość, którą mamy w stosunku do kogoś. Maybe bitterness about something. Może to będzie jakieś rozgoryczenie odnośnie czegoś. Or maybe it's shame and guilt over something that you've done that you regret. A może to będzie wstyd i wina rzeczy, które zrobiłeś i rzeczy, za które żałujesz. So give it all to God and ask him to forgive you. Oddaj to wszystko i poproś, aby Bóg ci wybaczył. And then move your palms up. A kiedy odwrócisz swoje ręce and ask God, i poprosisz Boga, say, I want to receive your love for this person that I've been angry at. A teraz chcę, abyś dał mi tą miłość do tej osoby, na którą byłem zły. I want to receive your forgiveness for my guilt. Ja chcę otrzymać wybaczenie za te rzeczy, które były niewłaściwe. And then just be silent and let God speak to you. I chcę po prostu być cichy i chcę, aby Bóg do mnie mówił. We can also meditate on nature. I możemy także medytować, jeśli medytacja związana z naturą. For Mariusz, nature is something that brings him closer to God. Dla Mariusza natura jest czymś, co przyprowadza go bliżej do Boga. And some of us really feel the call of nature. We see God's hand in his creation. I dla niektórych właśnie bycie w bliskim kontakcie z naturą, my widzimy tam Boga, Stworzyciela. If I can, I like to pray looking at the sky. Kiedy ja się modlę, ja lubię patrzeć na niebo. And you can also meditate on the things of our time. I możesz medytować w związku z tymi rzeczami, które dzieją się dookoła nas. To see it a little bit in the prophetic perspective that God has. Zobaczyć to wszystko w takiej profetycznej perspektywie, którą Bóg ma dla naszego świata. Or maybe take a newspaper with pictures from Chile or Haiti. A może możemy wziąć zdjęcia, które były wykonane w Chile albo w Haiti. And just pray for the people there and meditate on how God can move. In those areas. I modlić się za ludzi, aby Bóg prowadził ich właśnie w tamtych ośrodkach. In the second discipline, it's prayer. Druga dyscyplina to jest prayer. To jest modlitwa. And you might think this is the same as meditation. Right? Możecie powiedzieć, ale to jest to samo co medytacja. But it's not really the same. Ale nie jest to dokładnie to samo. This is praying for other people or things. Jest to modlitwa za innych ludzi albo za inne rzeczy. In Luke 11 the disciples ask Jesus to teach them to pray. W Łukaszu 11 rozdziale apostołowie zapytali Chrystusa, jak mamy się modlić? These men had prayed all their lives. They grew up as Jews. Ci ludzie modlili się przez cały czas. Oni wzrastali jako Żydzi. But something in the way God, Jesus spoke to his father. Ale to w jaki sposób Jezus rozmawiał ze swoim ojcem. This made them want to be able to pray like him. To po prostu stworzyło pragnienie, aby modlić się tak, jak on się modlił. Søren Kierkegaard once said. Søren Kierkegaard. It's Danish. It's not easy to. Søren Kierkegaard said, powiedział. A man prayed. Mężczyzna, który się modlił. And at first he thought that prayer was talking. I na początku mówił, że modlitwa to jest mówienie. But he became more and more quiet. Ale on stał się o wiele cichszy i bardziej cichy. Until he, in the end, he realized. Aż pod koniec on zrozumiał. The prayer is listening. Że modlitwa jest słuchaniem. Prayer is listening. Modlitwa jest słuchaniem. When we pray for others, kiedy modlimy się za innych ludzi, we should be immersed in God's will. My powinniśmy być zanurzeni w Bożej woli.
We should be active in asking God's help for others. My powinniśmy być aktywni w szukaniu Bożej woli w stosunku do innych ludzi. In the Bible it says that Jesus was moved with compassion for the people. W Biblii jest powiedziane, że Jezus był poruszony uczuciem do innych ludzi. And if you look at the places when people pray for others in the Bible, they're moved with compassion. I kiedy widzicie, kiedy jest modlitwa w stosunku do innych ludzi, a jest to modlitwa wypełniona taką miłością. And we have to do that too if we're going to pray for someone. I my musimy zrobić to samo, kiedy chcemy się za innych modlić. But we should be like children in our prayers. Ale my powinniśmy być jak dzieci w naszych modlitwach. Children ask for food, having no doubt that it will be provided. Dzieci proszą o jedzenie i nie mają wątpliwości, że znajdzie się to, że zostanie wypełniona ta prośba. Mama, I want some juice. Mama, ja chcę trochę soku. Says Sarah. Mama, Sarah I want mówi. Some tea, says David. Mama, ja chcę trochę herbaty, mówi Dawid. Sometimes they have to nag because I'm in the middle of something. Czasami muszą zapytać kilka razy, dlatego że ja jestem zajęta czymś innym. But they know that I will provide. Ale oni wiedzą, że oni to dostaną ode mnie. And we should know that God will provide the answer to our prayers. I my powinniśmy wiedzieć, że Bóg odpowie na nasze modlitwy. Children don't feel any embarrassment in asking their parents for things. Dzieci nie wstydzą się pytać swoich rodziców o różne rzeczy. And neither should we of our heavenly Father. Ale my też nie powinniśmy tego robić, kiedy pytamy naszego Ojca Niebieskiego. Prosimy o coś. In the children's story, I was trying to show the children how to pray with imagination. A w lekcji tutaj w historyjce dla dzieci chciałem przedstawić dzieciom, że powinniśmy modlić się używając też naszej wyobraźni. There's a story that Foster tells. Jest pewna historia, którą Foster właśnie przedstawia. When some people called him to pray for their little baby girl who was very sick. Kiedy ktoś poprosił go, aby modlił się za małą dziewczynkę, która była chora. I kiedy wszedł do pokoju, jej brat czteroletni też był tam razem z nią. And Foster asked the brother's help in praying for this little girl. I Foster poprosił, aby brat pomógł jemu modlić się za tą dziewczynkę. Foster sat down in the chair next to the bed. Foster siadł przy łóżku, na krześle obok łóżka. And the boy climbed up in his lap. I chłopczyk wspiął się na jego nogi. And he told him, i powiedział mu: My little friend, since Jesus is always with us. Moi drodzy przyjaciele, skoro Jezus jest wciąż z nami. Let's pretend that Jesus is sitting in the chair opposite us. Wyobraźmy sobie, że Jezus siedzi na krześle po przeciwnej stronie. Waiting patiently for us to focus our attention on him. Który czeka, abyśmy skoncentrowali się właśnie na nim. When we see him, kiedy zobaczymy jego, we start thinking more about his love than how sick your sister Julie is. Będziemy myśleli więcej o miłości niż o tym, jak chora jest twoja siostra Julie. He smiles, gets up and comes over to us. On się uśmiecha i przychodzi do nas. Then let's put both our hands on Julie. Wtedy położymy nasze ręce na Judy. And when we do, Jesus will put his hands on top of ours. A kiedy my to zrobimy, Jezus położy swoją rękę na górze naszych rąk. We will watch the light from Jesus flow into your little sister and make her well. My będziemy obserwować światło wypływające z Jezusa, które czyni twoją siostrę zdrową. Together they prayed and Foster thanked God. Razem modlili się i Foster dziękował Bogu. That what they had prayed was what it was going to be. Że to, o co modlili się, że to się wypełni. Foster doesn't know how God accomplished it. On nie wie, jak Bóg wypełnił to, o co się modlili. But the next day the little girl was well. Ale następnego dnia mała dziewczynka była zdrowa. Don't be afraid to ask your children to pray with you. Nie obawiajcie się prosić swoich dzieci, aby się z wami modlili. They really believe in Jesus and their faith is sometimes purer than ours. Oni naprawdę wierzą w Jezusa i ich wiara jest bardzo często czystsza niż nasza. And praying for others is not trying to make Jesus do something. I modląc się za innych, to nie jest tak, jak gdybyśmy zmuszali Jezusa do tego, żeby On coś zrobił. But inviting God into the situation. Ale jest to zaproszeniem Boga do właśnie tej sytuacji. Asking God to tell us what to do.
zapraszając go i prosząc go o to, aby dokonał czegoś. Now you can pray for others in the middle of an active life as well. Możemy się modlić za innych nawet wtedy, kiedy jesteśmy bardzo zajęci. Imagine going to your place of work or to your school. Wyobraźcie sobie, możemy iść do naszego miejsca pracy czy w szkole. And praying for every person that you meet. I możemy się modlić za każdą osobę, którą spotkamy. In your heart as you see them. W waszym sercu, w momencie, kiedy ją widzicie, tę osobę. Or maybe traveling on an airplane and as you pass the different rows on the way to your seat. A może modląc się, gdy jesteście w samolocie, kiedy przechodzicie przez samolot i ludzie siedzący są w samolocie, a wymijacie ich. Praying for the people as you pass them. Modląc się za tych ludzi, kiedy przechodzicie obok nich. The third discipline is fasting. Trzecia dyscyplina to jest post. Post? Okay, interesting word. When you fast, says Jesus. Kiedy pościcie, Jezus mówi. He's not commanding them to fast. On nie nakazuje, żeby pościć. But he's making an assumption about life with God that you do fast. Ale mówi, że prawdopodobnie, jeżeli macie życie z Bogiem, to prawdopodobnie pościcie. And now, of course, those of you who have a heart problem or are pregnant. Ale oczywiście ci, którzy mają problemy z sercem albo są w ciąży. You shouldn't be fasting. Może nie jest to najlepsza rzecz, żeby nie powinniście pościć. At least not from food. Ale szczególnie jeśli są to rzeczy związane z jedzeniem. But when we fast, the things that keep us from God come to the surface. Ale kiedy pościmy, rzeczy, które trzymają nas blisko Boga, podchodzą do powierzchni. According to Foster, we might think that it's the hunger that makes us angry or impatient. To, co Foster mówi, to czasami myślimy, że właśnie może to jest ten głód, który czyni, że jesteśmy niecierpliwi albo źli. But it's probably the burdens that we have on our heart. Ale to jest prawdopodobnie te ciężary, które mamy w naszym sercu. That he wants to show us. Te rzeczy, które Bóg chce pokazać nam. In Matthew 4 and verse 4. W Mateuszu 4 rozdziale i w 4 wersecie. Mateusz 4:4. It says that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Jest tam napisane, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Now I challenge you to try to fast at least for a day. Chciałbym złożyć takie przedstawić wam wyzwanie, abyście mogli pościć, może tylko przez jeden dzień. Try to fast one day per month. Spróbujcie pościć jeden dzień na miesiąc. And spend that day praying to God. I spędzić ten dzień na modlitwie z Bogiem. And try and fast from things that take you away from God. Próbując pościć od rzeczy związanych, od tych, które odciągają was od Boga. One day away from your favorite television show. Jeden dzień na miesiąc może, jeśli to jest post związany z najlepszym programem telewizyjnym, którym z reguły oglądacie. Or from those things on the computer that you love to do at night. Albo może od komputera, post związany z komputerem, rzeczy, które tak bardzo lubicie robić w środku nocy. And see how God can reach your heart. I zobaczycie, w jaki sposób Bóg dotknie waszego serca. You can also try to fast for a longer period of time. Możecie też pościć przez dłuższy okres czasu. But then find some information about how to do the right way to not cause any damage to your body. Ale wtedy zbierzcie informacje, jak to robić, żebyście nie spowodowali, że źle będziecie się po prostu czuć. But the point of fasting according to God to the Bible is to bring us closer to God. Ale cel postu jest po prostu, aby przyprowadzić nas bliżej do Boga. The last discipline that I'm going to talk to you about today is study. Ostatnia dyscyplina, o której chciałabym mówić, to jest po prostu studiowanie. If meditation is devotional, jeżeli medytacja jest czymś osobistym, osobistym kontaktem z Bogiem, then study is analytical. Tak więc studiowanie jest analitycznym poznawaniem pewnych rzeczy. And this is when we really go into God's word. I to jest właśnie to, co robimy, studiując Słowo Boże.
And one of the ways to really study God's word is repetition. Jedna z metod, aby studiować prawdziwie słowo Boże, to jest właśnie powtórzenie, powtarzanie. To repeat studying it until you learn it. Powtarzać pewne rzeczy do momentu, aż się nauczymy ich. For example, read a small book of the Bible like Ephesians. Na przykład czytać możecie małą książkę tak jak Efezjan każdego dnia przez miesiąc, dokładnie tą samą księgę. You will really get into this book in the Bible. Naprawdę wtedy wejdziecie w tą księgę i w te problemy tam opisane. Concentration is important when you're reading the Bible. Koncentracja jest niezwykle istotna, kiedy czytacie Biblię. Sometimes I have to read the Bible in the morning with the kids watching some children's program on the TV. Czasami ja czytam Biblię rano, kiedy dzieci oglądają jakiś program w telewizorze. Because otherwise they just come running to get me if mommy's not in the same room. W przeciwnym razie przybiegają do mnie i chcą, żebym się z nimi bawiła, gdy nie jestem w tym samym pokoju z nimi. And sometimes it's hard to concentrate. I czasami jest ciężko się koncentrować. But if you can find a place to be by yourself and read the Bible. Ale jeżeli możecie znaleźć miejsce, to jest najlepsze miejsce, żeby siąść i czytać Słowo Boże. Reflection is also an important part of studying. Odzwierciedlanie pewnych rzeczy jest też takim dobrym elementem do tego, żeby studiować Słowo Boże. If all you're doing is reading your prescribed 3 chapters a day. Jeżeli wszystko to, co robicie, to czytacie swoje 3 rozdziały każdego dnia. And then saying, okay, I can cross that off my to-do list for today. Okay, ja mogę skreślić to z tych moich rzeczy, które muszę zrobić dzisiaj. Then I think you need to do some more reflection. To w takim razie powinniście zrobić troszeczkę więcej takiego odzwierciedlenia tych rzeczy, które czytaliśmy. Open the Bible saying, what does God want to say to me today? Otwórz swoją Biblię i powiedz, co dzisiaj chce Bóg powiedzieć mnie. It's said that to learn you need to be humble. Jest powiedziane, że aby się uczyć, musimy być pokorni. God cannot teach us if we think we know everything. Bóg nie może nas uczyć, jeżeli myślimy, że wszystko wiemy. In 2 Timothy chapter 3 verse 16. W drugim liście do Tymoteusza możemy czytać. 2 Timothy 3:16. Drugi Tymoteusza 3:16. Tam it talks about scripture. It says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Drugi rozdział do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 i 17 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. If you look at this verse, jeżeli patrzycie na ten werset, it really says that what reading the Bible is all about. On naprawdę pokazuje, czym jest czytanie Pisma Świętego. It is not doctrinal purity. Nie jest to doktrynalna czystość, which is also important, która też jest ważna, but the inner transformation of our hearts. Ale jest to wewnętrzne przeistoczenie się naszego serca. To build a foundation for good work. Aby wybudować fundament dobrej pracy. It's to equip us for doing God's will. Aby wyposażyło nas Pismo Święte, abyśmy pełnili wolę Boga. Now I hope you have some ideas how to improve your relationship with God. Ja mam nadzieję, że macie, że są to dobre pomysły do tego, aby wspomóc naszą relację z Bogiem. Or maybe you have a wonderful daily devotional with Jesus every day. Albo macie bardzo fajne takie duchowe studiowanie z Jezusem każdego dnia. All I know is that Jesus wants to have a personal relationship with you. Jedno ja wiem, że Jezus chce mieć bezpośrednie żywą relację z wami. And I dare to think that there are some of you who also need this transforming relationship in your life. Ale być może niektórzy z was także potrzebują tej transformacji w swoim życiu. This hunger and thirst for this well of living water in your heart. Abyśmy mogli doświadczyć tego głodu i pragnienia żywej wody w swoim życiu. So I pray for you that your walk with Jesus will be closer every day. Ja modlę się, aby wasz spacer z Bogiem był bliżej każdego dnia Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.